And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. To mniej więcej tak, jak gdybym zaczęła od polecenia świetnego piosenkarza. Czy może kojarzycie Michaela Jacksona albo śpiewaka Pavarotti? Ale tak, dopiero teraz miałam styczność z plotkarą i troszkę żałuję, ponieważ żałuję tego, że nie mogłam dorastać razem z bohaterami plotkary. Na przykład szczególnie z takim jednym bohaterem, Chuckiem Bassem. I chciałam też dodać, że mutacja to skubaniec i robi to dobrze. Jeśli chodzi o plotkarę, przerobiłam całą w 3 tygodnie, tak mniej więcej. I polecam, naprawdę polecam, nie powiem o niej za dużo, ponieważ nie chcę wam zaspoilerować. Przede wszystkim barwność charakterów jest niesamowita i bardzo, bardzo rozciągnięta. Nie rozciągnięta, rozbudowana. Dobra, to przechodzimy do drugiego serialu, La Casa de Papel. Zupełnie inny klimat, ale równie mocne przeoczenie z mojej strony. Rozpoczęłam przygodę z tym serialem dopiero teraz, w kwietniu. I gdyby ktoś sobie życzył, to znalazłam godzinną wersję Tiamo Berlina. Podlinkuję w opisie i ja już przesłuchałam i polecam. I tu nic więcej nie powiem, gdyż zbyt wiele mogłabym zdradzić. I choć w serialu jest trochę błędów technicznych, szczególnie w ostatnim sezonie, to i tak najbardziej podziwiam w całej produkcji wszystkie analityczne mózgi, dzięki którym ten serial jest tak dobry. Bo to, że jest dobry dzięki Berlinowi i profesorowi, to już wiemy. No, myślę, że tutaj nie ma nad czym się rozwodzić. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is Love the Iron Rose. Wow, będzie greckie wesele. A czego będę mi życzyć, na razie jeszcze nie wiem. Zdrowie, szczęście i żebym zrobił karierę. Z ostatnim będzie ciężko, jestem przecież gentlemanem. O Kietce powiem tylko tyle, że na żywo jest bardzo elegancka, jest wręcz zjawiskowa. Kupiłam ją przez Zalando za około jakieś 130 zł. I naprawdę robi wrażenie, ale jako że to tylko część garderoby, to przejdźmy dalej. Wizualizując swoje intencje, rozumiejąc jak osiągnąć wszystko, czego naprawdę pragniesz i uświadamiając sobie ścieżki umysłu, zyskujesz zdolność do życia w pełni. Sekret nie kryje się w jakichś tajemniczych siłach, tylko w niezwykłej mocy źródła.